W tym filmie zamierzam przedstawić różne instytucje wydające i obsługujące karty kredytowe. Zacznijmy od organizacji płatniczych. Organizacje płatnicze. Organizacje płatnicze. Czasami jest to sieć. Ludzie, którzy prowadzą system kart kredytowych. Przykłady to Visa, Mastercard, Mastercard. American Express i tak dalej. Ci ludzie dbają o systemy informatyczne, o przestrzeganie umów łączących banki itp. Na potrzeby tego filmu uprościmy sprawę. Powiedzmy, że to jest sieć pierwsza, na przykład Visa. A tu niech będzie sieć druga. To może być Mastercard. Mastercard. Narysowałem kółka, ale gdy będę objaśniał, zobaczcie, że to sieci. Powiedzmy, że jestem bankiem. Nazwę się Bankiem A. Bank A. Uznaję, że będzie dla mnie korzystne, jeśli wydam kartę kredytową. Będę mógł udzielać kredytu klientom, oni będą płacić odsetki, może trochę zarobię. To będzie dobry biznes dla mojego banku. Idę do wizy i pytam, czy mogę zostać członkiem Waszej sieci. Wiza ma swoje zasady, jeśli bank jest legalny i obiecuje tych zasad przestrzegać, zostanie przyjęty. Przystąpiłem do sieci i oczywiście nie jestem tam jedyny. Jest mnóstwo innych banków. To może być bank B, to bank C, tutaj bank D. A to są sieci, mają więc własne banki członkowskie. Tu jest inna sieć sieć Mastercard. Tu są jej banki. Teraz wyobraźmy sobie, że jestem klientem banku A. Pytają: Chcesz kartę? Tak, bo nie lubię nosić gotówki. Dajcie mi kartę. Wydają kartę kredytową, która wygląda tak. To jest karta kredytowa. Każdy widział kartę. U góry jest napisane Bank A. Bank A. Będę też miał na karcie numer. Karty kredytowej. Indywidualny wyłącznie mój numer. Moje nazwisko. Może termin ważności. A tu w prawym dolnym rogu napiszą, do której sieci należę. W tym przypadku to Visa. Karta wydana tu będzie miała napis Mastercard. American Express też napiszą. Napis lub hologram. Świetnie, mam kartę kredytową. Wiemy jak to jest. Użyję karty, zadłużę się i w przyszłości spłacę dług bankowi albo go przetrzymam i naliczę odsetki. Zwykle dość duże, więc będę spłacał szybko. Ale jak to wszystko działa w sieci? Powiedzmy, że idę do sklepu spożywczego. Idę do sklepu spożywczego. To jest sklep spożywczy. I kupuję towary za 100 zł. Chcę zapłacić nową kartą kredytową. Zapiszę. To jest emitent. Emitent. Bank, który wydaje kartę. W sklepie mówię: Chciałbym zapłacić kartą kredytową. Sklep spożywczy, jeśli akceptuje karty, musi mieć związek z innym bankiem, gdzieś w sieci Visa, żeby przyjąć płatność wizą. Powiedzmy, że mają związek z bankiem B, tutaj. To jest merchant bank, czyli agent rozliczeniowy. Agent rozliczeniowy. Agent rozliczeniowy. Ten agent rozliczeniowy jest graczem, który chodzi do placówek handlowych i mówi: Teraz przyjmujecie tylko gotówkę albo kartę American Express. A może byście też zaakceptowali wizę lub mastercard? Będziecie atrakcyjniejsi dla większej liczby klientów i klientom będzie wygodniej. A my tylko weźmiemy drobny udział od każdej transakcji. Przedstawiciele takich banków kaptują detalistów. To był sklep spożywczy. Może ktoś z banku B skaptuje, szewca, może ściągnie do sieci, no nie wiem, krawca. Detaliści teraz zaczną akceptować karty Visa, bo ich agent rozliczeniowy jest członkiem sieci Visa. Mógłby być członkiem sieci Mastercard. Nieważne. To organizacja płatnicza, a to jej sieć. Ten facet będzie akceptował karty Visa. Dam mu więc swoją wizę i najpierw będzie autoryzacja. 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 Chodzi o sprawdzenie, czy jestem wypłacalny. Czy za środki z tej karty mogę kupić produkty spożywcze warte 100 zł. Kiedy więc przesunę kartę lub zrobi to sprzedawca, zostanie wysłana wiadomość z terminala, z tego punktu sprzedaży. Do agenta rozliczeniowego. Informacja trafi do wizy. Tam powiedzą: To jest karta banku A. Podadzą numer bankowi A przez własną sieć. Bank A zajrzy do swojej bazy danych i powie: Tak, Szymon ma 1000 zł kredytu. Nie wyczerpał go, jest wypłacalny. Autoryzujemy. Ta wiadomość biegnie przez sieć do banku B i mamy autoryzację. Później następuje transakcja i w końcu. Oczywiście nie wystarczy autoryzacja, żebym wyszedł z zakupami. Ten człowiek oczekuje wypłaty pieniędzy za to, że dał mi produkty spożywcze. Oczekuje 100 zł. Te 100 zł weźmie się z banku A. Ale nie dostanie on całych 100 zł, bo oczywiście każdy z tych graczy świadczy usługę. On podłączył się do sieci i proponuje kredyt. On proponuje kredyt. Proponuje kredyt proponuje kredyt, operator sieci lub organizacja płatnicza oferuje swoją sieć. Sieć. Są też inne usługi, różne mechanizmy zabezpieczające. Mówią: Szymon mieszka w Warszawie, ale nagle kupuje jedzenie warte 100 zł w Salzburgu, albo w innym nieprawdopodobnym miejscu. No i sprawdzają. Może to być sygnał ostrzegawczy. Są różne zabezpieczenia, tak jak na przykład to. Wszyscy świadczą usługi ten człowiek może zapewnić, zapewniać terminale elementy sieci. Każdy weźmie jakiś udział. Dostają więc wa warte 100 zł zakupy spożywcze. Zakupy warte 100 zł. 100 zł. Tu jest 2%, ale nie musi tak być. Po prostu zaokrąglam. To nie jest nieprawdopodobna liczba. Pasuje do sytuacji. Z tych 100 zł. Które facet mógłby dostać za jedzenie, musi zapłacić 2%. Zapiszmy to tak. Musi zapłacić 2%. W tym wypadku 2 zł. To 2% ze 100 zł. Musi zapłacić 2 zł stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa. Stopa dyskontowa dla agenta rozliczeniowego. Powiecie. Temu to dobrze, dostaje 2% od każdej transakcji, ale musi się podzielić z tymi ludźmi. Większość tej sumy idzie do banku A. Z tych 2 złotych zaokrąglam, bank A. No teraz musimy podzielić te 2 złote. Powiedzmy, że bank A dostanie jakieś złoty 70. Zł. Taka mogłaby być stawka. Te stawki się zmieniają, one zależą od banków. Sieć może zmienić stopy procentowe. Złoty 70 zł idzie do banku A. Bank, emitent, teraz, gdy mam zadłużenie, będzie mógł naliczać odsetki. Także dostał złoty 70 zł za transakcję. Te złoty 72 zł nazywa się opłatą interchange. Tu właśnie mamy opłatę interchange. Opłata interchange. Zwykle ustalana przez poszczególne sieci. Chociaż nie jest wspólna dla wszystkich. Mówią, nasza opłata interchange to X% procent transakcji plus 10 groszy. I tyle właśnie bank B zapłaci bankowi A. Zatem to działka banku A od stopy dyskontowej z 2 zł, które ten facet nalicza drugiemu. Sieć zarabia na kilka sposobów, a ogólnie na każdej transakcji. W tej sytuacji zarabiają 1 tysięczną od transakcji, czyli 1 dziesiątą procenta. W tym przykładzie. To będzie 10 groszy od stopy dyskontowej, którą naliczył ten. To pójdzie do organizacji płatniczej. Do niego albo do sieci. Gdy dokonujecie transakcji, organizacja płatnicza dostaje procent od zakupów. Jemu więc zostanie, zobaczmy, złoty 70, zł 80. Zaczynaliśmy od 2 złotych. Jemu zostanie 20 groszy. Gdy cała transakcja zostanie dokonana, czyli każdy dostanie pieniądze, ten bank wyśle bankowi rozliczeniowemu wizy 100 zł minus 70, zł, które zatrzymuje jako opłatę interchange. Wyślę więc wizie, ile to będzie? 98,30 zł dla wizy. Wiza zatrzyma z tego 10 groszy, a resztę wyślę do agenta rozliczeniowego. Czyli on dostanie 98 zł i 20 groszy i zatrzyma 20 groszy dla siebie, a detaliście da 98 zł. Liczby nie są dokładne, ale chciałem dać wam ogólne pojęcie o systemie. Żeby detalista mógł skorzystać z całej tej infrastruktury, musi zapłacić 2% od transakcji. Nie zawsze będzie 2%. Zaokrągliłem to dla wygody. Facet korzysta, bo zyskuje dostęp do sieci, klientom jest wygodnie. On oczywiście uzyskuje jakąś opłatę. Im więcej detalistów ściągnie, im więcej ich skaptuje, tym więcej udziałów od transakcji otrzyma. Visa bierze mały procent od wielu transakcji, tak zarabia pieniądze. Oczywiście musi wykorzystać część z nich na całą tę infrastrukturę. Bank A otrzyma opłatę interchange, a była to większa część stopy dyskontowej detalisty, niezwiązanej ze stopą procentową obowiązującą na szerokim rynku. I przedłużają kredyt mnie. Nie muszę od razu spłacić tych 100 zł. Może zażądają 15-20% rocznej stopy procentowej od tych odsetek, dopóki nie spłacę długu. Oczywiście będą jakieś spłaty minimalne. Mam nadzieję, że trochę się wyjaśniło. Zapraszam do oglądania kolejnych. Filmo.